Powiat Babiński od jutra 17 października będzie w strefie czerwonej. Znalazł się na liście 152 powiatów objętych nowymi zasadami bezpieczeństwa. Wszystkie obowiązki związane z zabezpieczeniem czerwonej strefy są takie jak w żółtej strefie plus jeszcze dodatkowe ograniczenia, czyli dodatkowe ograniczenia to jest w placówkach handlowych 5 osób na jedną kasę, od 19 zakaz organizacji imprez typu wesela, konsolacje i inne imprezy wieloosobowe, uroczystości religijne jedna osoba na 7 metrów kwadratowych, jeśli chodzi o powierzchnię kościołów, zgromadzenia publiczne maksymalnie do 10 osób i szkoły, no u nas nie ma szkół wyższych, chyba nie ma, ale w szkołach ponadpodstawowych nauczanie w trybie zdalnym od poniedziałku, czyli dzisiaj dzieci idą ostatni raz do szkoły, dzieci ze szkół średnich, z wyłączeniem zajęć praktycznych. No to już należy do organizacji każdej szkoły, czyli technika będą pewnie jakieś tam zajęcia prowadziły hybrydowo. W strefie czerwonej w ramach nowych obostrzeń gastronomia może działać w godzinach od 6 do 21. Po tym czasie jedzenie będzie można zamówić tylko na wynos. Bez udziału publiczności będą odbywały się wydarzenia sportowe, natomiast te o charakterze kulturalnym do 25% udziału publiczności. Zawieszona zostaje działalność basenów, akwaparków i siłowni. Jeśli chodzi o transport publiczny, to miejsc siedzących może być zajętych 50% lub 30% wszystkich. W przypadku naszej pabieńskiej komunikacji autobusami miejskimi będzie mogło podróżować tyle osób, ile wynosi 30 miejsc siedzących i stojących. W przypadku autobusów MZK będzie to 28 osób. Połowa miejsc siedzących nadal będzie musiała pozostawać wolna. Więcej, bo 46 pasażerów będzie mogło podróżować autobusami przegubowymi obsługującymi linię Z41. Autobusami ZKM Łask pojedzie do 28 osób. Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Małgorzata Sumińska, od marca, od początku epidemii w powiecie pabieńskim zachorowały 482 osoby. W tej chwili aktywnie chorych osób jest 261 na terenie powiatu naszego. 23 osoby są nadal w szpitalu. Z tego 4 pod respiratorem, czyli w stanie ciężkim. Jeśli chodzi o ogniska na terenie powiatu, to ognisko koronawirusa, czyli powyżej 2 osób w danej firmie albo w danym urzędzie, to mamy tak, Zakład Energetyki Cieplnej 18 osób jest chorych, w stomatologii w Pabianmedzie 5 osób chorych, w Urzędzie Skarbowym 7, w Urzędzie Miasta 5 i mamy pojedyncze osoby ze stwierdzonym koronawirusem na terenie szpitala PCM z personelu medycznego. Niektóre z placówek oświatowych i wychowawczych pracują hybrydowo. Hybrydowe nauczanie jest w szkole podstawowej w Ksawerowie w tej chwili było. Kilka klas na kwarantannie jest w szkole podstawowej numer 1, są 2 klasy na kwarantannie. No, liceum drugie już skończyło zdalne nauczanie, jeśli chodzi o tą imprezę osiemnastkową wcześniej, natomiast no, w tej chwili przejdzie na zdalne z racji tego, że jesteśmy w czerwonej strefie. Informacje z laboratoriów o wynikach testów docierają do sanepidu kilka razy dziennie. Tylko z nocy mamy 37 plusów. No, laboratoria są obciążone nadmiernie, te, które wykonują testy, no bo to już idzie na tysiące i w związku z tym przedtem to było dosłownie za 6-8 godzin mieliśmy wynik danego testu, jak ktoś się zgłosił, natomiast no, w tej chwili no, to liczymy, że prawie 2 dni. Obecnie kwarantanną objętych jest około 700 osób. Ponieważ no, mamy trochę zaległości w wystawianiu decyzji o kwarantannie, to ta ilość się zdecydowanie zwiększy w następnych dniach. Od marca wyzdrowiało 221 osób, a 7 zmarło.
Wykonawca przebudowy linii tramwajowej realizowanej w ramach projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pobieńce Ksawerów, spółka Prorek Infracity, wchodzi w kolejny etap prac na ulicy Łaskiej. W związku z tym zostanie wprowadzona nowa, tymczasowa organizacja ruchu. Obecnie zamknięte wyjazdy na Łaską z ulic Ostatniej i Kochanowskiego zostaną od najbliższego poniedziałku 19 października otworzone, a zamknięte zostaną kolejne skrzyżowania poprzeczne z Łaską. Dotyczy to ulic Szarych Szeregów, Tkackiej i Mielczarskiego. Nadal zamknięte pozostaje skrzyżowanie Łaskiej z Pomorską. Ta organizacja ruchu obowiązywać będzie przez około 2 miesiące, a w związku z jej wprowadzeniem zostanie zmieniona trasa przejazdu autobusów linii zastępczej Z41. Z uwagi na planowane zamknięcie ulicy Szarych Szeregów przy ulicy Łaskiej nastąpi konieczność tymczasowej zmiany trasy linii Z41. I tak autobusy jadące z Łodzi pojadą bez zmian do skrzyżowania ulic Łaskiej i Wiejskiej. Dalej pojadą ulicą Wiejską do przystanku Jana Pawła II DPS, czyli do szpitala. Z powrotem w kierunku Łodzi będą natomiast startować z przystanku Wiejska Szpital. Dalej pojadą ulicą Wiejską, Łaską, pod dworzec kolejowy. Tam zatrzymają się na nowym stanowisku numer 2 przy budynku dworca. Dalej autobusy pojadą już ulicą Łaską, dotychczasową trasą do Placu Niepodległości w Łodzi. To oznacza, że autobusy Z41 ominą tymczasowo ulicę Moniuszki i Szarych Szeregów. Nie zatrzymają się więc na przystanku Moniuszki Wiejska i Szarych Szeregów Łaska. W zamian natomiast będą się zatrzymywać na przystankach na trasie przejazdu. I tak w kierunku szpitala zatrzymają się dodatkowo na przystanku Wiejska Moniuszki i dalej na przystanku Jana Pawła II DPS dla wysiadających. Od szpitala natomiast po kolei będą zatrzymywać się na przystankach Wiejska Szpital, Wiejska Przejazd, Wiejska DPS, jak już wcześniej wspomniałem, na dworcu kolejowym na stanowisku numer 2 i dalej już bez zmian do Placu Niepodległości. Korektom ulegną również wieczorne godziny odjazdów Z41 w dni powszednie. Po 22 autobusy z Łodzi do Pabianic odjadą o 22.17 i 22.47. Obecnie o tej porze jest jeden kurs o 22.27. Późniejsze godziny ostatniego kursu ma ułatwić powrót do Pabianic osobom wracającym z dalszych dzielnic Łodzi. Tak wyglądały miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej rok temu. Uroczystość, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2, rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów. Później były życzenia oraz nagrody dla wyróżnionych dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, ich zastępców oraz nauczycieli. W tym roku epidemia koronawirusa i związana z nią sytuacja epidemiczna uniemożliwiła organizację tego typu uroczystości. Prezydent Grzegorz Mackiewicz i jego zastępczyni Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek z dyrektorami placówek oświatowych z naszego miasta spotkali się online. Przekazali życzenia oraz podziękowania za trud codziennej pracy pedagogiczno-wychowawczej. Ci wyróżniający się otrzymali gratyfikacje finansowe. W gronie tym znalazło się 30 osób. Prezydent Pabianic 11 dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli miejskich przyznał nagrody specjalne w wysokości 2100 zł. Pozostałych 12 dyrektorów otrzymało nagrody w kwocie 1400 zł. Były też nagrody specjalne w wysokości 1900 zł dla 7 nauczycielek. Dzień Nauczyciela to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Zmiana została wprowadzona po to, aby świętować mogli wszyscy pracownicy oświaty. Dzień Edukacji Narodowej uczcił również oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. 14 października wolontariusze czerwonokrzyskiej organizacji zachęcali do oddania krwi na rzecz nauczycieli, którzy jej potrzebują. Dokładnie wypadło to 14, czyli dawny Dzień Nauczyciela, aktualny Dzień Edukacji Narodowej. I postanowiliśmy taką akcję wspólnie z Regionalnym Centrum, jak zawsze, zorganizować na rzecz nauczycieli, którzy w tym bardzo trudnym okresie także chorują i często bardzo poważnie, im jest także potrzebna krew jak wszystkim i dlatego ta akcja w dniu dzisiejszym. Dedykujemy ją tym wszystkim, którzy
wychowują nasze dzieci w bardzo trudnych warunkach, za co im serdecznie dziękujemy. Swoim najcenniejszym lekiem można było podzielić się w mobilnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi, który tradycyjnie stanął przed Urzędem Miejskim. Jest zainteresowanie i z tego bardzo się cieszymy. Tak dzisiaj, prawdę mówiąc, w nocy, jak słyszałem ten deszcz spadający na mój parapet pokoju, to byłem przerażony, jak to będzie w dzień, ale okazało się, że dzień jest chłodny, sympatyczny, bez deszczu. W ciągu 3 godzin trwania akcji zarejestrowały się 24 chętne osoby, z czego krew mogło oddać 20. W gronie tym były również 2 osoby, które na ten krok zdecydowały się po raz pierwszy. Przedział wiekowy krwiodawców był różny. Swój cenny dar przekazało też kilka osób młodych, o co prosił i apelował organizator, aby w tym dniu swoją krwią podzielili się uczniowie czy studenci. Dla każdego mamy drobny upominek, aktualny, na czasie, bo tam jest i maseczka, i płyn dezynfekcyjny, jakiś pamiątkowy kubek. Myślę, że taki sympatyczny z okazji między innymi tego dnia dla tych wszystkich, którzy dzisiaj oddadzą krew. A tej dla nauczycieli podczas środowej akcji oddano 9 litrów. Ja chciałbym przy okazji przekazać najserdeczniejsze życzenia całej kadrze nauczycielskiej, wszystkim tym, którzy borykają się nie tylko z problemami w szkole, ale i z tą sytuacją epidemiologiczną, jaka jest w Polsce. A ci, którzy współpracują z Polskim Czerwonym Krzyżem, przekazaliśmy już życzenia na łamach Nowego Życia Pabianic. Niemniej jednak powtórzę, to dla nas wielki zaszczyt, że możemy z Państwem współpracować i za co bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Kolejna uliczna akcja oddawania krwi odbędzie się w następnym miesiącu z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa między 22 a 26 listopada. Przypominamy, że swoim najcenniejszym darem można podzielić się każdego dnia od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 11.30 oraz w piątki od 8 do 11 w punkcie pobrań w Pamieńskim Centrum Medycznym. Jednak ze względu na obostrzenia spowodowane koronawirusem wcześniej należy umówić się na konkretny dzień i godzinę. Można to zrobić dzwoniąc na numer telefonu 214 94 01. Młodzi wokaliści, uczestnicy zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury zostali laureatami konkursu wokalnego Złota Łódka 2020, który został zorganizowany w ramach 10. Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych Folkowe Inspiracje. Zmagania wokalne w reżimie sanitarnym odbyły się w Pałacu Młodzieży w Łodzi. Złotą Łódkę w kategorii zespoły do 11 lat wyśpiewał zespół Stars, którego instruktorem jest Aleksandra Skonieczna. Zespół wystąpił w składzie 3-osobowym, wiadomo, ze względu na to, że nie wszyscy w obecnych czasach mogli się pojawić na tym konkursie, ale nie przeszkodziło im to w odniesieniu spektakularnego sukcesu. Dzieci naprawdę bardzo poruszyły publiczność, nawet jury i wszyscy zgromadzeni klaskali w trakcie ich występu, także fajni są, bo są bardzo żywiołowi. I przekazują dobrą energię. Zespół w składzie Zosia Bartczak, Jagoda Jaksa i Marcin Lis zaprezentował utwór W moim ogródecku. Wykonawcy wystąpili w znakomitych strojach krakowskich, które zapewniła dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach. Także prezentowali się świetnie. Myślę, że to też było na pewno składową tego wielkiego sukcesu. W kategorii soliści 15-17 lat srebrną łódkę otrzymała Róża Paszkiewicz za utwór Góralka z Łodzi. Natomiast brązowa łódka w kategorii 12-14 lat powędrowała do rąk Hanny Pawełczyk, która zaśpiewała piosenkę pod tytułem Płacze moje serce. Wokalistki do konkursu przygotowywały się pod bacznym okiem instruktorów Róża Tomasza Marciniaka, a Hanna Olgi Fidrysiak-Myszkowskiej.
Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych w Folkowej Inspiracji odbywa się w Łodzi i województwie łódzkim od 2011 roku. To wydarzenie kulturalno-edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym i wielokulturowym. Jego ideą jest zainteresowanie szczególnie młodych ludzi współczesnym tworzeniem we wszystkich dziedzinach sztuki w oparciu o bogactwo tradycji kulturowej różnych narodów i grup etnicznych na świecie. Jest płaszczyzną prezentacji nie tylko młodych wokalistów, ale i też tancerzy, instrumentalistów, plastyków czy fotografów. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo w partnerstwie z Pałacem Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi. W Aleksandrowie Łódzkim w miniony wtorek, 13 października, odbył się półfinał wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych. Powiat pabieński reprezentowały drużyny, które wywalczyły Mistrzostwo Powiatu w zawodach rozegranych na trzech poziomach współzawodnictwa: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. Najlepiej w półfinale poszło mistrzyniom ze Szkoły Podstawowej nr 14 startującym w ramach Igrzysk Młodzieży. Dziewczęta z 14 wygrały te rywalizacje i awansowały do finału wojewódzkiego, który rozegrany zostanie w poniedziałek 19 października w Sieradzu. W rywalizacji chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży sztafeta ze Szkoły Podstawowej z Lutomierska zajęła drugie miejsce. Również na drugim stopniu podium rywalizacje w półfinale zakończyły pozostałe ekipy reprezentujące powiat pabienicki. W Igrzyskach Dzieci, Dziewczęta i Chłopcy z Lutomierska, a w ramach Licealiady żeńska i męska sztafeta zespołu szkół nr 2, czyli popularnego elektryka.